questions, because we have the agenda of this meeting. Thank you very much. I would like to present you our staff, the members of the National Council. Mrs. Hanna Karp is a minister member of the National Council, and Mr. Tadeusz Kowalski, who is Professor Tadeusz Kowalski, who is a member of the National Council. My name is Maciej Świrski. I'm a chair of this National Broadcasting Council, and we are ready to answer the questions. And in the beginning, to be more precise, we'll speak Polish, not English, right now. Okay, thank you. Następnie chciałbym przywitać Państwa i powiedzieć kilka słów wprowadzających do sytuacji z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak jest usytuowana w polskim systemie prawnym. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest ciałem konstytucyjnym, wymienione jest prosto w Konstytucji jako organ, jeden z organów kontroli państwowych. I zasadniczym celem jest ochrona wolności słowa w mediach elektronicznych, audiowizualnych oraz regulacja tego rynku. Ma pewnego rodzaju dwoisty charakter prawny. Z tego względu, że ustawa, którą Państwo mają przed sobą, przetłumaczona na język angielski, to jest polska ustawa o radiofonii i telewizji, Broadcasting Act. Ona daje uprawnienia Krajowej Radzie do przyznawania koncesji i regulacji rynku. A z drugiej strony przewodniczący jest w tych przepisach tej ustawy ciałem, organem, który ma możliwość, jeżeli uzna, wprowadzania zabiegów dyscyplinujących nadawców, jeżeli przekroczą prawo radiofonii i telewizji. Oczywiście ostateczną intencją i instancją jest w Polsce sąd. Jeżeli nadawca nie zgadza się z decyzją przewodniczącego, może odwołać się do sądu. Także jest to demokratyczny system i wchodząc w meritum Państwa zapytań, które otrzymaliśmy przed spotkaniem, tutaj muszę powiedzieć, że coś, co tutaj zostało nazwane Media Policy Including Media Freedom and Pluralism. Od razu trzeba na wstępie powiedzieć, że Polska jest krajem demokratycznym, z pełną wolnością mediów i wolnością słowa. Nie ma mowy o ograniczeniu wolności słowa w jakikolwiek sposób. W tej chwili wolność słowa w Polsce kwitnie. Sam dowodem na to jest chociażby to, że media mogą dowolnie wyrażać się w przedstawicielach władzy, co jest dowodem na wolność słowa. Natomiast oczywiście istnieją w ustawie pewne ograniczenia dotyczące spraw najważniejszych, na przykład godności osób, czy to jest grup społecznych, albo języka nienawiści, który jest oczywiście przez wszystkich uważany za zarówno w Polsce, jak i w Europie za niedopuszczalny. I to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Jeżeli są pytania dotyczące spraw aktualnych i najbardziej gorących, czy na przykład ostatnie moje decyzje o ukaraniu jednej z rozgłośni radiowych właśnie za język nienawiści, służę odpowiedzią. Zresztą decyzję moją na ten temat przetłumaczono na język angielski, Państwo macie przed sobą. I jeżeli dojdziemy do tego tematu, służę wszelkim wyjaśnieniem. Dziękuję bardzo. Sehr geehrter Herr Świrski, zunächst einmal möchte ich Ihnen für die Bereitschaft danken. Ich weiß nicht, haben Sie auch Übersetzung? Because I would like to speak also in my language, because it's always a quite sensible issue, and that's the reason why it would be good. Equip also our posts with the equipment we need.
Sorry, I don't speak German. No, okay. It's the same with me with Polish, so it's fine if we have the interpreters. English too. Polish is here. Polish is number three. It's number three. Thanks. So, if everyone is prepared, wonderful. Sehr geehrter Herr Schulzki, zunächst einmal möchte ich Ihnen für die Bereitschaft danken, dass Sie sich heute mit unserer Delegation treffen und über das Thema Medienpolitik diskutieren wollen. Sie wissen, dass der Ausschuss für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament eben auch die Verantwortung für die Medienpolitik auf europäischer Ebene hat. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute hier zu einem Austausch kommen können. Unsere Delegation ist sehr an den aktuellen medienpolitischen Diskussionen und Herausforderungen in Polen interessiert, zum Beispiel auch im Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Darüber hinaus interessiert uns natürlich auch Ihre Bewertung im Hinblick auf die Umsetzung der AVMD-Richtlinie, die ja vor zwei Jahren eigentlich in allen Mitgliedstaaten schon hätte umgesetzt werden müssen, was allerdings nicht in allen Mitgliedstaaten geschehen ist. Hier gebe ich auch das Stichwort Irland, wo ja bis heute noch die Diskussionen laufen, wie es konkret umgesetzt werden muss. Vor allem die Frage, ob es spezifische Besonderheiten im Ansatz des polnischen Gesetzgebers gibt und wenn ja, warum. Dann hätten wir noch eine Frage, die polnische Regierung ist offenbar sehr kritisch gegenüber dem neuen Vorschlag der Kommission zum europäischen Gesetz über die Medienfreiheit und Sie haben ja selber gerade in Ihrer Einführung gesagt, dass Sie sich sehr stark für Medienfreiheit einsetzen. Da würde uns schon interessieren, wo konkret da die Punkte sind, die kritisch gesehen werden und es wäre interessant, Ihren Standpunkt insgesamt zu dem Thema zu hören und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht zunächst auf diese angeführten Punkte eingehen könnten und wir danach noch die Möglichkeit hätten, einige Fragen zu stellen. Ich muss leider vorweg sagen, dass wir leider pünktlich um Viertel nach wieder weg müssen. Insofern ist das keine Unhöflichkeit unsererseits, aber der Zeitplan ist heute sehr, sehr eng gestrickt. Insofern würde ich das Wort gerne direkt wieder an Sie übergeben. Vielen Dank. Und danke, dass wir heute hier sein dürfen. Dziękuję bardzo. Od razu przejdźmy do meritum, mianowicie kwestia stosunku i Krajowej Rady i Rządu Polskiego do sprawy EMFA, która wydaje się najbardziej Państwa interesująca. Myśmy wydali takie stanowisko, uchwaliliśmy takie stanowisko dotyczące tego problemu. Otóż przede wszystkim wydaje się, że po pierwsze prace, które toczą się nad EMFA w parlamencie czy w strukturach europejskich wykraczają poza artykuł 114 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I to jest ingerencja w wyłączne kompetencje państw członkowskich w UE w zakresie następujących obszarów. To jest po pierwsze uregulowanie relacji mediów publicznych w zakresie zapewnienia pluralizmu informacji i opinii w sposób bezstronny. Zaraz dwa słowa komentarza, jeżeli chodzi o to. Podejmowania środków stosowania procedur przez niezależne organy regulacyjne państw członkowskich i ustalenia relacji między dziennikarzami i właścicielami mediów. Po drugie, brak kompetencji Unii Europejskiej do wydawania środków harmonizujących w sferze polityki kulturalnej i mediów. Po trzecie, wykraczanie w tym projekcie poza materię rozporządzenia w zakresie kwestii związanych z środkami i procedurami krajowymi, które wpływają na funkcjonowanie rynku mediów i postępowaniem w sprawie oceny koncentracji mediów mających znaczenie dla wspólnego rynku i zasadami prowadzenia pomiaru oglądalności. Jest jeszcze kwestia finansowania mediów publicznych. I tutaj najważniejszy z tych punktów w mojej ocenie jest kwestia uregulowania realizacji misji mediów publicznych w zakresie zapewnienia pluralizmu informacji i opinii w sposób bezstronny. Otóż podstawową kwestią w tym zdaniu jest słowo bezstronne. Otóż w Polsce ze względów historycznych ostatnich 30 lat istnieje zasadniczy brak balansu informacyjnego. Media komercyjne mają bardzo dużą przewagę nad mediami publicznymi, nie tylko w zakresie zasięgów, ale także finansowania. Tylko jedna stacja
komercyjna zarabia prawie tyle, co finansowanie wszystkich mediów publicznych w Polsce. A więc ma dużo większe środki do rozporządzania, a to się przekłada także na zasięgi. Drugą stroną tego problemu jest także to, że polski rynek medialny jest niezbalansowany także poprzez brak przestrzegania przez media komercyjne czegoś, co można nazwać racją stanu. Dla wielu dziennikarzy w Polsce, a także redakcji, polska racja stanu w sytuacji wojny nie jest najważniejsza. Polska racja stanu w sensie walki na przykład z dezinformacją i niepodzielanie fake newsów czy kwestii dezinformacyjnych, zwłaszcza w sytuacji wojny na Ukrainie, a proszę pamiętać, pragnę to przypomnieć, że Polska jest krajem frontowym. W Polsce, na Polskę mogą spaść w każdej chwili rakiety, zresztą już taki wypadek był. Rosja jest państwem agresywnym i imperialistycznym i wprost mówiącym o tym, że następnym celem po Ukrainie będzie Polska. I w sytuacji takiej pewne media wprost po prostu powielają rosyjską propagandę. Propagandę, która jest skierowana na zdestabilizację Polski jako jednego z krajów Unii. I tutaj kwestia bezstronności jest istotna, bo część mediów komercyjnych po prostu opowiada się przeciwko żywotnym interesom polskim. A z drugiej strony w tychże mediach mówi się o mediach publicznych jako o właśnie niebezstronnych. A przecież w sytuacji dramatycznych braków mediów komercyjnych obywatele muszą mieć możliwość dostarczenia im czy usłyszenia informacji typu emergency, takich, które są niezbędne do podania w sposób właśnie prawdziwy. A mamy wiele przykładów na to, że nawet w sytuacji kryzysu media komercyjne w Polsce wykorzystają je do budzenia sensacji i paniki, myśląc o tym, że będą zwiększone zasięgi. Taka sytuacja w sytuacji państwa frontowego jest niedopuszczalna. I proszę sobie przypomnieć w państwa krajach, w których żyliście w czasach zimnej wojny, jak wtedy media reagowały na jakiekolwiek zagrożenia i że odpowiedzialność mediów była dużo większa niż teraz. Kwestia zagrożenia rosyjskiego jest realna i Polska jest, jak powtarzam, państwem frontowym, dlatego jest tak ważna. Jeżeli chodzi o następne sprawy, które państwa interesują, to jest kwestia implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w mojej ocenie i sądzę, że pozostałych członków Krajowej Rady, podstawową sprawą w implementacji tej dyrektywy jest to, żeby nie skrzywdzić odbiorców, znaczy żeby nie wprowadzić przy okazji implementacji tej dyrektywy cenzury. Ja jestem przeciwnikiem cenzury w każdej postaci. Przypominam, że cenzura jest w Polsce zakazana artykułem Konstytucji. Mamy bardzo mocne, rozległe doświadczenia z cenzurą przez lata rządów komunizmu Niemiec w Polsce. W czasach okupacji niemieckiej cenzura polegała na tym, że zakazano po prostu wydawania jakichkolwiek gazet w języku polskim. Polacy sobie radzili w ten sposób, że w podziemiu wydawali gazety. A w czasach okupacji komunistycznej cenzura była formalnie wprowadzona. Istniało coś, co się nazywało Urząd do Spraw Kontroli Prasy Wydawnictw i Widowisk. I każdy dokument, który miał być publicznie opublikowany, miał być wydrukowany, czy też w telewizji, czy w teatrze coś miało być pokazane, musiało przejść przez Urząd Cenzury. W Polsce po tych doświadczeniach cenzura jest bardzo źle widziana, a to, co nazywane jest cenzurą, także w dzisiejszym sporze politycznym w Polsce, także przez niektórych członków Parlamentu Europejskiego na temat wypowiadających się na temat sytuacji w Polsce, jest po prostu nieprawdą. W Polsce nie ma cenzury, a jeżeli na przykład ja wydaję jakąś decyzję dotyczącą któregoś nadawcy, to wydaję to na podstawie prawa i mojej oceny przekroczenia tego prawa. Tak się stało w przypadku Radio Tok FM.
I drugim elementem tego problemu są media internetowe i podlegające właśnie tej dyrektywie audiowizualnej, w której wielkie koncerny mają bardzo wielki wpływ na opinię publiczną, ale także na dostęp do informacji przez obywateli. Ci, którzy korzystają z mediów społecznościowych, doskonale wiedzą, że w każdej chwili ich post, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych, może być przez tą międzynarodową, czy ponadnarodową korporację wycięty, zniknięty, bo coś się nie spodobało anonimowemu gronu cenzorów w tym mediu typu Facebook czy Twitter. I w Polsce trwa bardzo intensywna dyskusja na ten temat, dlatego że doświadczyliśmy w ciągu lat istnienia mediów społecznościowych wielokrotnie zawieszania kont, czy też likwidowania treści, które według tych anonimowych cenzorów były politycznie niepoprawne. Na przykład taką treścią politycznie niepoprawną był proporzec polskiej marynarki wojennej, oficjalnie współcześnie istniejący. Jakieś anonimowi cenzorzy sobie zdecydowali, że polskie insygnium wojskowe jest politycznie niepoprawne, że jest językiem faszystowskim i tym podobne. Polski kod kulturowy jest unikalny i z tego powodu jesteśmy bardzo wrażliwi na tego rodzaju zabiegi, także w związku z tą ustawą, dyrektywą o usługach medialnych. Co jeszcze? Jakie jeszcze pytanie? Ja, ich den Fragen, die Fragen auch für die Kollegen eröffne, würde ich gerne an zwei Punkten nochmal nachhaken. Im Media Freedom Act wird ja die Unabhängigkeit der Medienaufsichtsbehörden nochmal ganz besonders herausgestellt. Das war ja auch in der AVMG schon. Wie ist die Struktur der Medienaufsichtsbehörden hier in Polen? Wie unabhängig sind sie im Endeffekt in ihren Entscheidungen, auch von den Vorgaben, die aus der Regierung kommen? Ich sag mal, Gesetz ist eine Geschichte. Wenn man über moralische Dinge spricht, wird es schon wieder anders. Das ist eine Bewertungsfrage. Wie setzen sich diese Entscheidungsgremien zusammen und wie werden diese Entscheidungen diskutiert und auch analysiert? Und dann die zweite Frage, dem Board, dem neuen Board nach den Vorschlägen der Kommission im Media Freedom Act sollen ja auch neue Rollen zukommen im Sinne einer Bewertung der Medienvielfalt und Medienkonzentration in den Mitgliedstaaten und auch der Erarbeitung bestimmter Positionierungen für die Kommission in der Bewertung. Wie sehen Sie die Stärkung der Rolle des Boards an dieser Stelle? Und die letzte Frage, die ich noch hätte, ist die, Sie sagten eben, dass der Rechtsakt eigentlich gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. Genau das war ja Gegenstand eines Rechtsgutachtens, das der Rat selber in Auftrag gegeben hat. Und dieses Rechtsgutachten sagt klar, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen eben genau dieses Subsidiaritätsprinzip durch diesen Rechtsakt nicht verletzt wird, weil es in erster Linie auch um Grundprinzipien geht, die in der Europäischen Union eigentlich einheitlich miteinander vereinbart sind und hier auch eine entsprechende Rolle auch für die Kommission da ist, ähnlich wie auch bei der AVMD im Rahmen der schon seit vielen Jahren bestehenden Kooperation unter dem alten Stichwort noch Fernsehen ohne Grenzen, das war ja der ursprüngliche Start der gemeinsamen europäischen Medienpolitik auch, die ja auch vom Europarat noch mitgeprägt wurde. Wie sehen Sie, ich sag mal, diese Dinge im Hinblick auf auch das Rechtsgutachten? Ich gebe aber nochmal für weitere Fragen weiter. Okay. I will not steal the time from the other colleagues, so just one question, maybe a little bit more concrete, regarding the data presented in the report called Concerning the Fulfillment of Public Broadcasting Units' Obligations to Present Political Parties' Positions During the Second Quarter of 2021. The report revealed that politicians affiliated with the Peace Party were featured on the TVP's
airwaves for a total of almost 147 hours, which is over five times the amount of airtime allotted to members of the Civic Platform Party, who were shown for 28 hours and 23 minutes. And additionally, the current president, Mr. Duda, who was seeking re-election in April 2020, was featured on Polish television for a duration of 1 hour and 24 minutes and 51 seconds. And moreover, as he was occupying a position of public office, he occupied nearly 9 hours of airtime on TVP. So these figures demonstrate a significant imbalance in the distribution of airtime allocated to political parties, which may be of concern to those who advocate for fair and equitable representation of all parties in the public broadcasting system. So I'm wondering if you could please elaborate on how the Council addresses this issue of imbalance, especially in sensitive periods of elections. Thank you. Yes, hello. Ilana Sikurek from France and from Renew Europe Group. Thank you for welcoming us. My question will be very short. How would you define pluralism that you are in charge of warranting the respect in Poland, and especially in the electoral period? But I imagine that because it's one of your main roles, I would be interested in knowing how you would define it. Thank you. Tak, dzień dobry, ja jestem również Polakiem, więc mam krótkie jedno pytanie dotyczące, skoro jest tak w naszym kraju, w naszym pięknym kraju demokracja pełna i wolność słowa, dlaczego w rankingu wolności prasy w 2015 roku zajmowaliśmy 20 miejsce, a aktualnie jesteśmy na 66 i co roku spadamy? 57. Najnowszy. Tylko im wyżej, tym lepiej, także to jest też. Thank you very much. I have also some concrete question about the fine, because we have your decision, your explanation of the fine against this TOK FM, Pierwsze Radio Informatyczne. I think I understand, and of course I recognize your law and regulation that you have a right to decide and to control and so on. But I didn't have enough the time to study your answer, but my information is that the fine is only preparation, because in the few time you will decide about license for this radio. So maybe it is only argument how to penalize and how to finish this the existence of this radio. So maybe it's not good information. You can explain, or you can in any case I will follow this case, because we know that in every country we have some problems with some strict expressions. But it's too strict, it's my opinion. Thank you. Thank you very much. And Diana Riva from the Green Zifa. I want to make a question really similar on my colleagues about the diversity, but connecting with the media concentration. You in the first part of your speech talk a little bit about the media concentration. And if you can explain a little bit better what is the reality here in Poland about the media concentration, to don't lose the diversity and the diversity of the different medias here in Poland. Thank you.
Okay. Thank you very much for the questions. We have 15 minutes, yes? Okay. Jeżeli można, wybiorę najpierw po pierwsze, ponieważ to jest w mojej ocenie najważniejsze pytanie, kwestia autokefa. Madame Michała Szejdrowa. Otóż dokument, który Państwo macie przed sobą, moją decyzję, którą Państwu pozwoliłem sobie przetłumaczyć na język angielski. W języku angielskim nie do końca jest możliwe oddanie pewnej kwestii emocjonalnej, która znalazła się w wypowiedzi dziennikarza podczas audycji Radia Tok FM. Otóż powiedział on o tym, że między innymi, że cierpiętne ofiary II wojny światowej czegoś ciągle się domagają i tego nie uzyskują. Po angielsku jest mowa o suffering victims. Natomiast suffering w języku polskim oznacza cierpienie albo cierpiące, a nie cierpiętne. To słowo w tym ujęciu w języku polskim i dalszy kontekst tego zdania jest wyjątkowo obraźliwe dla ofiar II wojny światowej, poniżające ofiary II wojny światowej. Tego język angielski nie do końca oddaje, ale Polacy, jak powiedziałem, mają swój unikalny kod kulturowy i dlatego ta kara została wydana. Polska jest krajem, który podniósł największe procentowo ofiary II wojny światowej. Niemcy wymordowali 6 milionów Polaków, prawie 6 milionów Polaków. W związku z tym jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie pamięci ofiar, oddawania pamięci ofiar. 3 miliony Polaków, 3 miliony polskich Żydów, obywateli Polski. Jeżeli ktoś wypowiada tego rodzaju zdania, to znaczy, że poniża te ofiary. Kwestią wtórną jest dopiero opinia tego dziennikarza na temat podręcznika, oficjalnego podręcznika w Polsce. W Polsce można krytykować, co się chce i w jakikolwiek sposób mówić, cokolwiek mówić, w Polsce jest wolne słowa. Natomiast język nienawiści i poniżanie osób jest także w tej naszej ustawie niedozwolony. Dlatego uznałem, że należy ukarać to telewizję. To radio. To jest wytłumaczenie tej sytuacji, o której pani Szejdrowa mówiła. Bynajmniej nie jest to wstęp do odebrania licencji Tok FM, jak mówią media, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlatego, że ja nie widzę w tej chwili podstaw do tego, żeby odebrać Tok FM jakąkolwiek licencję w tym momencie. Problem polega na tym, że rolą regulatora nie jest rujnowanie nadawcy czy poprzez odebranie mu licencji i spowodowanie, żeby te poniesione nakłady go zrujnowały, bo nie mógłby mieć profitów z tych nakładów. Rolą regulatora, tak to widzę, jest pokazanie kierunku. Nie możesz tego robić, ponieważ to jest sprzeczne z prawem. Oczywiście się odwołał do sądu. Zresztą taka była intencja tutaj obecnego profesora Kowalskiego, gdy proponował, żeby to KFM było ukarane na posiedzeniu Krajowej Rady. Nic takiego nie proponował. Panie profesorze, mamy protokoły. I ta kara jest adekwatna do wykroczenia i z drugiej strony wcale nie rujnująca dla Tok FM, ponieważ to jest bardzo bogata radiostacja, która niedawno została jeszcze do tego właściciel tej ostateczny właściciel tej firmy przejął jeszcze drugie radio, w związku z czym nie ma problemu jakichś kłopotach finansowych z powodu tej kary. Jest ona naprowadzeniem nadawcy na właściwy tor, żeby każdemu może się zdarzyć, że będzie ukarany, bo coś źle zrobił. No, Krajowa Rada od 2016 roku w różnych konfiguracjach personalnych, bo były po drodze, jest, w tej chwili to są dwie kadencje z różnymi osobami, wydała w sumie ponad 200 kar. Ile? 218 kar dla różnych nadawców z różnych powodów.
czy to niedotrzymanie czasu reklamowego, czyli przekroczenie czasu reklamowego, czy też jakieś treści niedozwolone dla małoletnich i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili to zamieszanie medialne, które jest związane z tym problemem, wynika stąd, że w mojej ocenie pewne grono ludzi uznało, że nie może być w żaden sposób im zwracana uwaga na to, że coś źle zrobili. I tyle. I to jest oczywiście element sporu politycznego w Polsce, ponieważ Polska ma swój kod kulturowy, jak powiedziałem, i broni swojej tożsamości narodowej, którą pewne środowiska uznają, że należałoby zmienić. To jest jakby tło tego problemu. Jeżeli chodzi o pytanie pana Frankowskiego, jak to się dzieje, że 57, jakieś 20, rozmaite są rankingi, proszę pana. Różni ludzie robią te rankingi. Jakie się zada pytanie, taką się otrzyma odpowiedź. Ja całkowicie nie przywiązuję żadnej wagi do tego rodzaju rankingów, mimo że robione jest wokół tego zamieszanie medialne. To nic, o niczym nie świadczy tego rodzaju badania. One świadczą tylko o intencji tych, którzy takie badania organizują, publikują. Jeżeli chodzi o koncentrację i różnorodność. Otóż to jest bardzo poważny problem w Polsce w tej chwili. Dlatego, że koncentracja mediów, rozumiana w sposób taki, że jakiś jeden z nadawców ma bardzo duży procent docierania do widzów, oczywiście w Polsce istnieje. Natomiast drugą stroną tego, co można nazwać koncentracją, jest pewnego rodzaju koncentracja ideowa, czy ideologiczna. Otóż media komercyjne, praktycznie wszystkie mają ten sam punkt widzenia na sprawy i polskie, i europejskie, i światowe. Nie ma tutaj różnorodności, są pewne niuanse w podejściu do niektórych spraw, ale w kwestiach na przykład polskiej racji stanu właściwie mamy jednolity front. I ta koncentracja związana z posiadaniem określonej liczby czy udziału w rynku jest z mojego punktu widzenia mniej istotna od tego właśnie ideologicznego Gleichschaltungu, który nastąpił w Polsce po stronie mediów komercyjnych. A słowo Gleichschaltung jest tutaj dobrym określeniem pewnego rodzaju formacji umysłowej. I ta różnorodność jest zaburzona. Z jednej strony mamy media komercyjne z olbrzymią przewagą i zasięgu, i finansową, i także ideologicznym zrównaniem, czy z ścisłością ideologiczną. A z drugiej strony mamy media publiczne, które są, oprócz spełniania swojej misji, a misją jest pokazywanie najważniejszych prac rządu i partii politycznych. Mówimy o tej kwestii misji odłączonej od tych kwestii kulturowych, kulturalnych. No to dodatkowo te media publiczne są atakowane przez media komercyjne o rzekomą stronniczość i spolityzowanie i tak dalej. To jest bardzo prosta sprawa. I to jest odpowiedź dotycząca kwestii pluralizmu. Otóż zapytania pani Ireny Jawej o kwestię tych proporcji polityków, prezydenta i tak dalej w programach telewizyjnych i radiowych. Otóż media publiczne mają zadanie prezentacji najważniejszych wydarzeń politycznych, działalności rządu, prezydenta i partii politycznych. No, jeżeli jest partia rządząca, no to ta partia ma i prezydenta, i rząd, i są w nim politycy. No to, co te liczby, które pani tutaj przytacza, one dotyczą nie tylko polityków partii Prawa i Sprawiedliwości, ale także występów prezydenta, który jest kojarzony z tą partią, i polityków poszczególnych rządu, którzy są ministrami, którzy także należą do tej partii. Więc to nie jest przesada, że jest jakaś zasadnicza nadmiarowość pokazywania Prawa i Sprawiedliwości, czy partii Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni rządzą. No to jeżeli mają do powiedzenia coś
istotnego i media publiczne to pokazują, to nie ma żadnej dziwnej sytuacji w tej materii. Jeszcze jest pytanie, jak media są zarządzane i w jaki sposób w jaki sposób media w Polsce publiczne są powoływane, czy władze mediów publicznych są powoływane i tak dalej. Otóż mamy tutaj pewnego rodzaju dualizm. Z jednej strony jest ta instytucja, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z drugiej strony została powołana w 2016 roku Rada Mediów Narodowych. I ta instytucja powołuje zarządy i rady nadzorcze mediów publicznych. Łącznie z Polską Agencją Prasową, której kiedyś byłem i członkiem zarządu, i przewodniczącym rady nadzorczej. Natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która już nie powołuje zarządów i rad nadzorczych, jest regulatorem i także rozdziela finansowanie pochodzące z abonamentu dla mediów publicznych. I to finansowanie mediów publicznych w tej chwili jest najważniejszym problemem polskich mediów, oprócz tego problemu związanego z cenzurą narzucaną Polsce przez Big Tech. Otóż system abonamentowy w Polsce na skutek działań szczególnie Donalda Tuska w latach 2010-2015 w Polsce przestał być płacony przez większość obywateli. Donald Tusk w tym czasie powiedział, że nie wolno płacić na telewizję i obywatele to posłuchali. W związku z czym na media publiczne. I w związku z tym ściągalność abonamentu w tej chwili jest w Polsce bardzo niska w porównaniu do liczby obywateli i w stosunku do potrzeb. I przede wszystkim płacą to ludzie niezamożni, którzy są jakby zmuszeni prawem do tego płacenia. A nawet ludzie młodzi, bogaci nie płacą, a korzystają z tych mediów publicznych ze względu na to, że technologia już na to pozwala. Zresztą system abonamentowy jest niedostosowany do nowoczesnych technologii, chociażby do Smart TV i tak dalej. W związku z czym istotne jest to, żeby ten system abonamentowy jak najszybciej zmienić, sposób finansowania mediów publicznych jak najszybciej zmienić, bo wprowadzanie środków policyjnych, żeby zmusić obywateli do płacenia abonamentu, będzie po prostu nieskutecznie sprawiedliwe. I tak to widzę w tej chwili. Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dziękuję. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen, wenn das geht. Und zwar, Sie sagten eben, dass der Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Senders ist, vor allem auch die Position der Regierung auch darzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe in der Übersetzung. Das heißt, wenn der Präsident etwas sagt oder der Regierungschef etwas sagt, dann hat das immer auch Priorität. Ist nicht eigentlich auch die Aufgabe einer ausgewogenen Berichterstattung, eine Binnenpluralität auch darzustellen, also auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sollte der nicht eigentlich sowohl die Position als auch eine Gegenposition darstellen, damit Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, sich ihre eigene Meinung zu stellen, statt nur eine Position darzustellen. Das ist eigentlich das, was wir unter Medienpluralismus verstehen, nicht nur über das Angebot an einer vielfältigen Medienlandschaft, das, ich sag mal, eine Vielfältigkeit der Informationsmöglichkeiten und der individuellen persönlichen Meinungsbildung zu ermöglichen. Und gerade auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt da ja eine besondere Rolle zu, weil er ja für jeden erreichbar ist, für jeden jeder Zugang dazu haben soll und jeder ihn nutzen können soll. Was ja bei anderen privaten oder anders gearteten Medien nicht der Fall ist, weil dort ja, ich sag mal, auch das individuelle finanzielle Vermögen mit einer Rolle spielt, kann ich mir das leisten oder nicht. Insofern meine Frage da, weil das ja auch im Media Freedom Act von der Kommission dargelegt wird, dass halt eben hier eine Mindestanforderung an auch Meinungsvielfalt innerhalb öffentlich-rechtlicher Medien angedacht ist in Artikel 5. Und die Frage auch, was die Finanzierung angeht, auch hier geht ja der Media Freedom Act darauf ein, dass eben eine ausreichende Finanzierung, um genau die Aufgaben aus dem Rundfunkauftrag zu erfüllen, gewährleistet werden muss. Das heißt, dazu bräuchte ich ja eigentlich auch eine unabhängige Institution oder Behörde oder Struktur, die, ich sag mal, ermittelt und analysiert, wie viel Geld für die Erfüllung des Rundfunkauftrages notwendig ist
sodass dann auch wirklich die Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung gewährleistet werden kann. Wie sehen Sie diese Teile im Media Freedom Act? Wszystko się zgadza. Po pierwsze, media, także jesteśmy zdania, że media muszą być finansowane w wystarczający sposób. W tej chwili media publiczne. W tej chwili uważamy, że są finansowane w sposób niewystarczający, bo abonamentu nie starcza i muszą być specjalne narzacje finansowe, żeby one mogły istnieć dalej i swoją misję prowadzić. Ja bynajmniej nie powiedziałem, że jedynym zadaniem mediów publicznych jest pokazywanie rządu, polityków i tak dalej, tylko tak się składa, że jak, proszę to zrozumieć, jak ktoś rządzi, no to siłą rzeczy jest częściej na ekranie od tego, który nie jest rządzącym. Bo po prostu dużo się dzieje. W Polsce jest bardzo gorący czas zawsze. Praktycznie kampania wyborcza trwa cały czas i po prostu politycy mają rozmaite propozycje do pokazania społeczeństwu. Zapewniam, że widzowie sobie wyrabiają opinie na temat i są bezstronne opinie tychże widzów na temat tego, co się dzieje. Każdy myśli w Polsce to, co sobie uważa i zamarzy. Nie ma, powtarzam, nie ma żadnej cenzury. A do tego wszystkiego kwestia polskiej tradycji politycznej jest taka, że spory są bardzo ostre. To wynika z polskiej historii. I to nie jest kraj, w którym jest tylko taki letni spór, że wszystko jest tak bardzo spokojne. Tutaj zawsze były ostre spory polityczne i zawsze było, ludzie mieli sobie bardzo dużo do powiedzenia i to się w polskich mediach odbywa. Co więcej, w polskich mediach istnieje dialog pomiędzy mediami komercyjnymi i mediami publicznymi i on jest de facto dialogiem politycznym. Więc jeżeli istnieje tutaj zarzut, że jest ograniczony w jakiś sposób dostęp do mediów, to wcale nie. Wszyscy mogą mówić, co im się żywnie podoba i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast zarzuty mówiące o tym, że telewizja publiczna kogoś nie dopuszcza, oczywiście się pojawiają, nie dopuszcza do głosu. Oczywiście się pojawiają, tylko że akurat trzeba tutaj powiedzieć, że istnieje zjawisko bojkotu. Jedna z partii politycznych przestała po prostu uchodzić do rozmaitych audycji w mediach publicznych i po prostu tam nie występują, w związku z czym się też rzadziej pojawiają. To jest kwestia bojkotu, jest zupełnie niesłychana, no ale jak widać, pewne partie polityczne postanowiły zademonstrować w ten sposób swój stosunek do mediów publicznych i każdy może to robić. Polska jest wolnym krajem i każdemu wolno robić, co mu się żywnie podoba. Pani minister Karol. Jeszcze może dorzucę tutaj a propos jedno tego dopuszczanie, niedopuszczanie poszczególnych głosów politycznych w mediach publicznych. Ostatnio mieliśmy głośną sprawę, która nazywana jest w mediach jako Lex Pilot. Strona rządowa miała pewną propozycję, aby uporządkować kolejność kanałów w pilotach telewizyjnych, dlatego że od lat jest tak, że pierwsze miejsca pilotach telewizyjnych zajmują stacje komercyjne w Polsce. Na przykład, jeżeli byliby Państwo na Suwalszczyźnie i chcieliby obejrzeć jedną z informacyjnych stacji publicznych, TVP Info dokładnie, to trzeba jej szukać na przykład na 171 kanale. Natomiast stacje TVP, TVN, Polsat, te główne komercyjne stacje zajmują pierwsze miejsca na pilocie. Nie wiem, jak jest u Państwa kolejna, na przykład u Pani z Niemiec. Jak jest ta kolejność na pilocie? Czy te stacje publiczne zajmują pierwsze miejsca, czy nie? W każdym razie to prawda? I tutaj u nas ostatnio była bardzo ostra debata, bardzo emocjonalna, która właśnie prowadziła do tego, że ostatecznie strona rządowa wycofała się z tej propozycji i stacje, telewizje publiczne wcale nie zajmują głównych miejsc w pilotach telewizyjnych. Trzeba po prostu szukać albo odpowiednio sobie ustalić.
Więc tutaj chciałam zwrócić uwagę tylko na to, że strona rządowa wcale nie forsuje pewnych pomysłów i wcale nie jest tak do końca, że chciałaby wszystko uporządkować tak, żeby jak maksymalnie ułatwić sobie na przykład jakąś grę wyborczą w tym momencie. To była ważna sprawa, ona jest opisana, jeżeli chodzi o tą sprawę Lex Pido. I powtarzam, strona rządowa wycofała się, chociaż część użytkowników mediów myślę, że z dużą ulgą przyjęłaby to uporządkowanie, dlatego że po prostu można byłoby w sposób uporządkowany korzystać z mediów, jeżeli by się chciało korzystać z mediów publicznych. Tak nie jest w Polsce. To jest tylko jedna sprawa. I druga sprawa, króciusieńko, jest dużym problemem w ogóle na naszym rynku mediów, problem koncentracji mediów. My jesteśmy tak zwanym spóźnionym gościem w Unii Europejskiej. Kiedy państwo porządkowali swoje prawo medialne, na przykład w Niemczech czy w innych krajach europejskich, mówię o Niemczech, bo szczególnie zajmuję się rynkiem także niemieckim, to myśmy mieli w tym czasie stan wojenny w Polsce. I naprawdę nikt nie myślał o sprawach rynku medialnego. To był rok 80., lata 80. i właściwie do końca lat 80. myśmy mieli w Polsce media były po prostu jednorodne, no, pod wpływem jest ciągle systemu totalitarnego. I dopiero w latach 90. myśmy mogli w jakikolwiek sposób zacząć porządkować sprawy rynku mediów. I w tej chwili sytuacja jest taka, że główną rolę i znaczną, no, bardzo duże znaczenie mają media, te, które kreują opinię publiczną, tworzą ją, to są często podmioty zewnętrzne. To nie są jakieś rodzimy kapitał. W dużym stopniu także media niemieckie, które tutaj mają swoje strony internetowe, duże portale, czy na przykład radio i tak dalej, i to są nadawcy ci w dużym stopniu kreują opinię publiczną, a z tego co wiem, na przykład no, w wielu krajach Unii Europejskiej nie jest możliwe, żeby podmioty zewnętrzne miały główną rolę w kreowaniu opinii, kształtowaniu opinii publicznej. I mamy ciągle z tym problem. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze bym dodał jedną kwestię. Mianowicie zarzuty o braku pluralizmu dotyczą także, wywodzą się po prostu z niezrozumienia także polskiej tradycji i sposobu funkcjonowania nie tylko polskiego rynku mediów, ale w ogóle Polaków jako społeczności zbiorowości. Tutaj jest takie, jakby to powiedzieć, taki Polacy są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli się zejdą cztery osoby, to jest przynajmniej pięć poglądów. W związku z czym stąd też takie myślenie o jakiejś uniformizacji myślenia i spowodowania, że tutaj będzie porządek, no to Polska odpowiedź jest na to, że porządek to jest na cmentarzu. Cztery razy próbowano tutaj zaprowadzić porządek i się nie udało. W związku z czym tak mogę podsumować takie zarzuty o ten brak pluralizmu. Pluralizm jest i w Polsce zawsze był i zawsze będzie. Ja, ich darf mich an dieser Stelle für die Diskussion und für Ihre Antworten auch bedanken. Wir müssen leider, weil der Minister wartet um sechs auf uns und es wäre, glaube ich, sehr unmöglich, ihn dort auch warten zu lassen. Ich denke, dass wir im Laufe der nächsten Monate sicherlich noch weiter, auch vor allem in Bezug auf den Media Freedom Act, viele Diskussionen führen werden, auch mit dem Rat, mit den Regierungen, auch innerhalb des Parlamentes. Und ich bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Vielen Dank. Thank you very much for this meeting. Thank you. It's a pity that we have not much time. Yes. Because we have to time, leider. It's getting fast. It's getting fast. It's getting fast.